W poprzednim filmie zaczęliśmy temat dotyczący wodorotlenków i mówiliśmy, że wodorotlenki to są takie związki, które zawierają grupę wodorotlenową, inaczej grupę hydroksylową. Jednak możecie się czasem spotkać z tym, że ktoś taki związek określi mianem zasady. W dzisiejszym filmie wytłumaczymy sobie, jaka jest różnica między tymi dwoma pojęciami, a następnie omówimy sobie, jak zmienia się moc zasad w zależności od położenia danego metalu w układzie okresowym. O wodorotlenkach mówiliśmy sobie wcześniej, że są to związki zbudowane z kationu metalu albo kationu amonowego oraz z grup OH, czyli inaczej z grup hydroksylowych czy wodorotlenowych. Zasady natomiast to są takie wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie i dzięki temu całkowicie ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli rozpadowi na jony. Można więc powiedzieć, że każda zasada jest wodorotlenkiem, ponieważ zawiera grupę OH, ale nie każdy wodorotlenek jest zasadą, ponieważ nie każdy wodorotlenek rozpuszcza się w wodzie. Zasadami często są również określane wodne roztwory takich wodorotlenków, czyli np. wodny roztwór wodorotlenku sodu czy wodorotlenku potasu. No i właśnie, dochodzimy do kwestii tego, które wodorotlenki będą zasadami, a które nie. Oczywiście można sprawdzić to w tablicy rozpuszczalności i sprawdzić, z którymi jonami jon OH- tworzy związki trudno, a z którymi dobrze rozpuszczalne. Natomiast warto zapamiętać, że zasady to będą wodorotlenki metali pierwszej i drugiej grupy, ale poza berylem i magnezem. Ich wodorotlenki są bowiem trudno rozpuszczalne. Oczywiście w pierwszej grupie mamy też wodór, natomiast zwróćcie uwagę, że powiedziałam o metalach pierwszej i drugiej grupy. Wodór natomiast jest niemetalem. Zasady, dzięki temu, że mogą rozpuszczać się w wodzie, będą też pod jej wpływem rozpadać się na jony, czyli będą ulegać dysocjacji elektrolitycznej. I chciałabym, żebyśmy pokazali sobie na przykładzie, jak taki proces może wyglądać. Weźmy na przykład wodorotlenek sodu. To wodorotlenek metalu z pierwszej grupy, a więc zasada. Jeżeli więc rozpuścimy go w wodzie. To on, jako zasada, która ulega dysocjacji, od razu będzie rozpadał się i to w praktycznie w 100% na dwa jony. Będzie to kation sodu, Na oraz anion wodorotlenkowy, czyli OH. Tak samo będzie w przypadku innych zasad pierwiastków z pierwszej grupy. Weźmy na przykład wodorotlenek litu. On również pod wpływem wody rozpada się na dwa jony na kation litu, Li oraz anion wodorotlenkowy, czyli OH. To właśnie te jony ohaminus, jony wodorotlenkowe sprawiają, że wskaźniki chemiczne w wodnych roztworach zasad barwią się na konkretny kolor, czyli fenoloftaleina na malinowo, oranż metylowy na pomarańczowo lub żółto, a papierek uniwersalny na niebiesko lub zielono. Tak samo będzie w przypadku wodorotlenków rozpuszczalnych, czyli zasad pierwiastków pochodzących z drugiej grupy układu okresowego. Weźmy na przykład wapń Tworzy on wodorotlenek o wzorze CaOH dwa razy wzięte, wynika to z tego, że jest on dwuwartościowy, i pod wpływem wody będzie on się zachowywał tak samo jak wodorotlenki pierwiastków z pierwszej grupy, to znaczy powstanie tutaj jon, jednak tym razem będzie miał on ładunek 2, ponieważ wapń jest dwuwartościowy, no i zamiast jednej grupy OH, tak jak w poprzednich przykładach, powstaną dwie. Analogicznie sytuacja będzie wyglądała na przykład dla wodorotlenku baru BAOH 2 razy wziętego, który tak samo jak poprzednie wodorotlenki pod wpływem wody będzie rozpadał się na kation metalu. W tym przypadku będzie to 2, ponieważ bar jest dwuwartościowy, oraz dwa jony OH-, które będą sprawiały, że odczyn takiego roztworu będzie właśnie zasadowy. Wodne roztwory zasad, czyli wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie, będą więc charakteryzowały się zawartością kationów metali. Albo kationów amonowych, oraz anionów wodorotlenkowych, które będą wpływały na ich odczyn. Nie wszystkie zasady mają jednak taką samą moc, to znaczy nie wszystkie zasady sprawiają, że odczyn roztworu powstałego poprzez ich rozpuszczenie jest tak samo zasadowy. Spójrzmy więc teraz na to, jak zmienia się moc zasady w zależności od tego, gdzie w układzie okresowym znajduje się metal, który ją tworzy. Metale tworzące zasady znajdują się w pierwszej i drugiej grupie układu okresowego, więc różnią się od siebie zarówno położeniem w grupie, jak i położeniem w poszczególnych okresach. Moc zasad wraz ze wzrostem liczby atomowej w okresie będzie się zmniejszać, ponieważ zmniejsza się też elektroujemność pierwiastków. To znaczy, że im bardziej w lewo w układzie okresowym będziemy się znajdować, tym większa jest szansa na to, żeby łatwiej odrzucić, odczepić od kationu metalu anion wodorotlenkowy. To znaczy, że im bardziej po lewo układu okresowego się znajdujemy, tym łatwiej zachodzi dysocjacja, a co za tym idzie, w roztworze zasady znajduje się więcej jonów wodorotlenkowych, które przecież świadczą właśnie o zasadowym charakterze tych wodorotlenków. Moc zasad w danym okresie zmniejsza się więc wraz ze wzrostem liczby atomowej, co będzie znaczyło dla nas tyle, że kiedy porównamy na przykład metale znajdujące się w czwartym okresie układu okresowego, czyli potas i wapń, to możemy na podstawie tej informacji stwierdzić, że wodorotlenek potasu będzie mocniejszą zasadą niż wodorotlenek wapnia. Zastanówmy się więc, jak będzie to wyglądało w przypadku zasad tworzonych przez metale znajdujących się w różnych okresach. Jeżeli porównamy metale znajdujące się w jednej grupie, niech to będzie na przykład grupa pierwsza, to również możemy zwrócić uwagę, że elektroujemność wraz ze wzrostem liczby atomowej będzie się zmniejszać, a co za tym idzie, osłabia się wiązanie chemiczne pomiędzy atomem metalu a grupą OH. Im bardziej na dole układu okresowego się więc znajdujemy, zakładając, że poruszamy się w obrębie jednej grupy, tym łatwiej kationowi metalu będzie odrzucić jony ohaminus, a to będzie skutkowało tym, że w roztworze wodorotlenku, który znajduje się niżej w układzie okresowym, czyli jest położony niżej w obrębie danej grupy, znajdzie się więcej jonów ohaminus, które przecież odpowiadają za zasadowy charakter wodorotlenku. Aktywność wodorotlenków i moc zasad zwiększa się więc wraz ze wzrostem liczby atomowej w obrębie danej grupy. I na tej podstawie będziemy w stanie porównywać aktywności i moc zasad, czyli wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie. Mam nadzieję, że rozumiecie już, czym różnią się wodorotlenki od zasad oraz jak można porównywać aktywność, moc zasad, bazując na położeniu w układzie okresowym metali, które je tworzą. W następnych filmach opowiemy sobie o tym, jak wodorotlenki otrzymywać, a następnie przejdziemy do reakcji, którym one ulegają.